Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Pierwszym owocem miłości jest pokój. Zabiegając o niego, zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym, społecznym, a nawet globalnym, musimy pamiętać, że nie ma prawdziwego i trwałego pokoju bez miłości. Miłość jest jedynym gwarantem pokoju. Trzeba nam zatem uczyć się miłości, a wyzbyć się za wszelką cenę nienawiści, która niszczy pokój, a nawet zabija człowieka. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka, mówi Jezus na kilka godzin przed swoją męką. Święty Jan w swoim liście napisze, że w miłości nie ma lęku, bo prawdziwa miłość usuwa lęk. Warto popatrzeć dziś na własne serce. Czy jest w nim lęk? Czy czuję jakieś obawy, niepokój? Jeśli tak, to znak, że jeszcze za mało kocham, że moje serce nie jest jeszcze całkowicie oddane Bogu. Prawdziwa miłość usuwa lęk. W sercu wypełnionym miłością panuje pokój, nawet w najtrudniejszych momentach życia. Nic innego, jak właśnie miłość, dawała odwagę milionom chrześcijan, którzy przelewali i przelewają do dziś swoją krew ze względu na Chrystusa. Miłość przekracza granice lęku i bariery strachu. Miłość daje wolność nawet wtedy, gdy ktoś próbuje zakuć ją w kajdany. Jezus udowodnił, że posłuszeństwo i poddanie się woli Ojca Niebieskiego nie zniewala, lecz przeciwnie, jest drogą do prawdziwej wolności.